Cześć, ja mam na imię Janek. To kolejny odcinek iSpot High Five. Witam Was i dzisiaj pokażę Wam troszkę fajnych rzeczy odnośnie iPhone'ów i tym, jak wykorzystywać je w edukacji. Zapraszam. Bardzo często dostajemy od Was pytania, jak iPhone'y można wykorzystywać produktywnie, jak iPhone'ów możemy użyć, żeby przyspieszyć naszą pracę i usprawnić proces w edukacji, czyli na przykład naszym dzieciom, które chodzą do liceum albo na studia. Postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć w kilku punktach. Oczywiście oprócz funkcji typowych dla iPhone'a, czyli wybieranie połączeń głosowych, SMS-y, w naszym wypadku iMessage i oczywiście wszystkie komunikatory internetowe, którymi możemy łatwo przekazywać informacje, mamy też te świetne aparaty. Aparaty wykorzystujemy nie tylko do robienia bardzo efektownych zdjęć, jak w przypadku nowych generacji iPhone'ów 12, bardzo fajny aparat szerokokątny i świetne funkcje łącznie z na przykład trybem nocnym. Ale również możemy wykonywać bardzo proste skany za pomocą iPhone'a, czyli możemy skanować sobie dokumenty. Skan dokumentów może się odbywać w aplikacji Notatki i robimy sobie od razu skan, wysyłamy go. Jest to bardzo czytelny sposób na przesyłanie dokumentów. Polecam Wam również aplikację, którą znajdziecie w App Store, nazywającą się Scannable. Jest to część pakietu aplikacji marki Evernote. Tam też bardzo łatwo wykonacie skan, wyślecie go mailem albo przekażecie komuś inną drogą. Bardzo prosty i szybki sposób. Już praktycznie nikt nie musi używać skanera wbudowanego w na przykład urządzenie wielofunkcyjne razem z drukarką. Ok, chodźcie, teraz pokażę Wam, jakie inne iPhone'y oprócz iPhone'a 12 mini mamy w ofercie. Zobaczcie, tutaj mamy najnowszego iPhone'a 12 Pro Max i najnowszego iPhone'a 12 Pro. Są to urządzenia z najlepszymi aparatami, jakie są w ofercie, o bardzo fajnych pojemnościach. Tutaj zmieścicie absolutnie wszystko, czego potrzebujecie. Mamy również w ofercie iPhone'y 12 i 12 mini, takie jak tutaj i taki jak ten iPhone 12 mini, którego cały czas Wam pokazuję w dzisiejszym odcinku. Są to telefony o bardzo dobrych parametrach, nadal najnowsze, ale w troszkę korzystniejszych cenach. I mamy również w ofercie iPhone'a SE i iPhone'a 11, czyli iPhone'y o przyjaznym budżecie, które również będą spełniały świetnie wszystkie oczekiwania odnośnie funkcji, o których mówiliśmy. Jedna rzecz, której prawdopodobnie się nie spodziewacie w odcinku o iPhone'ie. Klawiatura. Jak wykorzystywać iPhone'a do produktywnej pracy, jeżeli potrzebujecie pisać na nim długie dokumenty, maile, potrzebujecie napisać jakąś krótką pracę, albo nawet nie krótką pracę. Logitech, czyli firma, która jest specjalistą w kwestii klawiatur, oferuje coś takiego jak Logitech Keys to Go. Mamy tutaj iPhone'a 12 mini, ale oczywiście wszystkie iPhone'y będą działały z tym podobnie. Mamy specjalną podstawkę, która również jest w zestawie z tą klawiaturą i bardzo wygodną klawiaturę, bardzo niewielką, bardzo cicho działającą, odporną na zachlapania i działającą przez nawet 3 miesiące na jednym ładowaniu. Wrzucacie taką klawiaturę do plecaka, bierzecie swojego iPhone'a i jesteście gotowi napisać nawet najdłuższy dokument w dowolnym miejscu. Fajna rzecz. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Zapraszam Was na kolejne z tej serii i nie tylko. Do zobaczenia.